zlot samochodów, muscle carów po prostu. Nie, Bugatti to nie jest muscle car, to jest po prostu egzotyk, nie? Ma dużo kunia, ale wiecie, ogólnie samochody, które słabo się prowadzą, tak, ja wam pokażę. Co my tu mamy? Zobaczcie, Camaro Supersport, pierwszy muscle car. Chevella. Coś tam będzie. No dobra, no to biorę Camaro, kupujemy je. Ile ono kosztuje? 15 tysięcy? Dobra, na co my je zrobimy? O! Tu jakieś fajne malowanie jest. Ja sobie robię tym razem samochód. Zostawię standardowy mu silnik. Ty, ale ma zajebistą maskę! Wow! Można ją jakoś otworzyć? Chyba nie, ale to mu tam jakieś elementy silnika chyba wystają. Ej, zajebiste, nie? Szkoda, że maski nie można podnieść. Patrzcie, jaki konkret tutaj. Zegary, jakie paskudne kwadratowe. Oh yeah. Ale w nowych Camaro też tak jest, nie? Zresztą taki podobny jest ten kokpit. Możemy mieć fajną maskę. Ale ja chyba wolę standard, bo mi się ta standardowa maska bardzo podoba. Tak, koła z tyłu, opony dajemy fantastyczne. Szerokie kapciory, zobacz. Felgi możemy jakieś lżejsze zamocować. Zamocować. No tak. Szkoda, że nie mogę teraz ich pomalować na ten. Na czarno na przykład, nie? Jedziemy. Ale fajne fury, Vipery, kurde. Fajnie brzmi, no to Camaro. Może nie będę ostatni na wyścigach. Jadą tam Vipery. Fajny jest ten Viperek, co tam ten niebieski ma. Ten niebieski jest tutaj za mną. Podoba mi się ten model bardzo. Te nowe Vipery jakieś nie są takie ładne. Na Podlasie. Nie no, coś ty, nie możemy tak skrzywdzić tych samochodów. Ale to będzie fajny zlocik. Nie robiliśmy, znaczy robiliśmy może podobny, ale nie taki. Robiliśmy jakiś zlot Chevroletów czy coś, nie? Ale typowo muscle carów chyba jeszcze nie. Ja nie wiem, co jest w tamtym miejscu. Mam nadzieję, że tam się da spotkać. Jest jakaś taka farma czy coś. Jedzie reszta? Jadą tam. No jest miejscowa. Nie no, jest gdzieś to. Kurde, wszystkie takie zabłocone w gównie, nie? Teraz będą. Chemikuda z wielkim kapciem. BNGT, ten fantastyczny drifter. Z Fordem F-150, nie? Się chyba tak nazywał. Fajnie podriftował. Tutaj moje Camaro. Tutaj Daytona. Z tym dziwnym, doczepianym przodem. Ty, on ma tutaj spoiler. Nawet jakiś. Tutaj druga Daytona nawet przyjechała. Proszę bardzo. Z klatką. O, i tu mamy, zobaczcie, jak ciekawy spoiler pomalowany. Ciekawe, czy on sobie robi to malowanie. Daytona, czy to jest takie oryginalne? O, będą wyścigi ciekawe. O, jest ten piękny Mustang. Jest jeden z tych ostatnich Mustangów, który mi się naprawdę bardzo podobał z wyglądu. Zajebisty jest. Nie? To jest taki... Ach, piękna maszyna, naprawdę.
Tutaj mamy Shovela, tak? Shovel SS. Chevrolet. Z wielkimi felgami. Tu mamy pięknego Vipera, ale on nie jest niebieski, tak jak myślałem. Tylko jest jakiś taki fioletowy, wchodzi w fiolet albo coś takiego. Tutaj znowu mamy Chevela? Nie. Tak? Nie, to coś innego jest. Co to jest za samochód? To jest napisane. O, tego... Nie umiem... To jest Brick. Kostka. Nie wiem co to... Jak czytać tą nazwę. Ale ciekawy jest. Podobny w sumie do Chevela, nie? Z przodu, zobaczcie. Tak jak popatrzeć z góry, to jest Chevel. A to jest ten, też tak ma taką szpiczastą maskę. Tu mamy znowu Hemikudę. Zajebista ta Hemikuda jest, strasznie mi się podoba z wyglądu. A tu? Co to znowu tutaj się pojawiło? To znowu ten sam, nie? To jest kurde, specjalnie nie wiedzieli, że nie przeczytam nazwy. I to jest nie. Charger. O! Ty, tego to ja nie znałem. Pierwsze widzę tego Chargera. Spoko wygląda. Tylko patrzcie, z daleka te tylne światła wyglądają tak, jakby były doklejane, nie? W takich słabszych grach, ale jak przybliżysz sobie widok, to jednak są one trójwymiarowe. Okej. Robimy fotę, nie? Ja się tutaj gdzieś do nich zbliżę. O, i strzelamy fotę tutaj, bo się fajnie żeśmy ustawili wszyscy. Powinno to być ładnie widoczne. Ostatnio zrobiłem fotę, ale była brzydka, powiem wam. W sumie to tutaj też wyjdzie lipnie. Musimy się gdzieś przejechać. Buick. Buick. Nie wiem jak to czytać. Dobra, chodźmy na gdzieś tam na drogę. Albo tu sobie wyjedziemy. Powoli, bo się roz... Wiadomo co, nie? Dobra. I tu będzie fajna fota. Taka wieja. Zobaczcie. Wyjeżdżają proboszcze ze stodoły, nie? Spróbuję od tyłu może. Nie, tutaj trzeba... Te rozwalone płotki są muscle cary, nie? One się tam nie boją rozpierdzielu. Patrzcie ile jak się tam fajnie zebrali, aż się łezka wokół kręci. Ja się nie śpieszę, oni jak chcą to mogą jechać. Viperek jest zajebisty, strasznie mi się podoba ten model. Wow! Kurde! On mi wyskoczył. Ja się zapatrzyłem na tego Vipera, to nagle BMW. Z jaką gracją jadą, proszę bardzo. Jadą na dożynki, tak. Ale się tu dźwięki zmieszały, nie? W tym tunelu. Ale dziwnie brzmi ten Viper. Tak jak się jedzie z tyłu za nim. Tak jak jakaś kosiarka. Słabo to zrobili, nie? Czy ja dam im radę, bo widziałem, że tam niektórzy to ładnie poładowali mocy do tych swoich furek.
Mam nadzieję, że porobili chociaż normalnie te samochody, że mają napęd na tył. No ale zresztą, kto co lubi, no. Nie będę dyktował, jak to ma robić samochody. I wy też nie mówcie, jak ja mam robić samochody. Mój garaż, moje samochody. Jak będziecie mi mówić, jak mam robić samochody, to... Co, to ja wam też będę mówił, jak macie robić samochody. Nie, wy nie mówcie, bo wam w nos dam. O. Nie możecie mówić, jak ja mam robić samochody, okej? Mam nadzieję, że wszyscy mogli wziąć swoje samochody, które chcieli mieć. W ogóle pełny skład mamy, 12 osób jest. Ja mam klasę S1, kurde, w końcu nie jestem najgorszy. Zawsze miałem jakąś furę taką, wiesz, tylko pokazówkę, nie? No teraz w końcu mam jakiś samochód, który będzie jechał, mam nadzieję. I wymyśliłem sobie, że pojeździmy szutry. Będzie ciekawie. Będzie latanie bokiem. Mi się te muscle cary kojarzą z jakimiś takimi filmami z lat 80. Pościgami. Masę radiowozów policyjnych, wiecie te sprawy, nie? Rzuciło. Zaraz będzie kawałek asfaltu. Zobaczymy dopiero tutaj, kto ma najmocniejszą furę, nie? Na prostej. O, proszę. Rzuca duperką, nie? No i Viper mnie zostawi tutaj. Ej, bardzo fajnie się jechało po tym szutrze. Myślałem, że będzie jakoś dupą rzucać strasznie, ale nie jest tak źle. Mi się najbardziej kojarzy ten Mustang z Johnem Wickiem. Tamten Mustang był świetny. Właśnie ja nie wiem, o co chodzi z tym filmem John Wick. Czemu się wszyscy nim tak zachwycają? Ja wiem, że Keanu Reeves to jest... Czy Keanu... Jak się go czyta? Ten aktor, co odgrywa tą postać, to jest fajna ogólnie postać, fajny ziomek taki w realnym świecie, nie? Jako aktor. Tak, ale film na mnie nie robi żadnego wrażenia. Pierwsza część filmu to tak. Pojawia się John Wick i wszyscy nagle mówią 300 razy w ciągu, nie wiem, pierwszych 30 minut filmu. Powtarzają ciągle, ale to jest John Wick. Co, ty nie znasz John Wicka? To jest John Wick. Ktoś mówi, że to jest John Wick i wszyscy dostają pierdolca, nie? Tak nie zrobił na mnie wrażenia ten film w ogóle. Jasne, jest to jakiś tam dobry koleś, który po prostu wszystkich dookoła zabija i tyle. Ale... Co? No. Koniec. Są jego zdolności, no. Nie ma takiej głębi ten film dla mnie. No i gość jeździ sobie oczywiście tym takim fajnym Mustangiem. No i nazywa się John Wick i jak on wchodzi do baru i mówi, że jest John Wick, to dostaje burgera wegańskiego za darmo. Po prostu. Wiecie, jak wygląda wegański burger, nie? Zamawiasz w restauracji wegańskiego burgera i kelnerka przychodzi za nie wiem, 10 sekund i przynosi ci szklankę wody albo kostkę lodu z wody. To jest twój wegański burger, ziomek. Nie no, śmieję się. Ogólnie wegańskie burgery są bardzo dobre. Robi się takie... trze się na przykład buraka. Z buraka można bardzo fajnego takiego kotleta zrobić. I jak ktoś umie dobrze przyprawić to wszystko, to mówię wam, wegańskie żarcie jest zajebiste. Polecam sobie pójść do jakiejś takiej restauracji i spróbować wegańskiej. Jedzenie naprawdę takiego dobrego, nie? To zmienicie zdanie ogólnie na temat weganów. Polecam.
No ale można się też ponapierdzielać z tego, nie? Że się unika jakichś tam pokarmów. No. John Dick, to jest John Dick, a nie John Wick? A to przepraszam, to się chyba pomyliłem. Faktycznie, może to być John Dick. Oh yeah. No i co, ponieważ mamy muscle cary, to dziwnie nie byłoby zrobić wyścigu drag, prawda? Kto będzie miał największego pitoka, no? Zobaczymy, kto będzie miał największego pitoka pod maską, więc musimy wyścig drag sobie pojechać, czy nie? To jest taki film, ten nowy chyba w kinach on jest, czy coś. No i tam podejrzewam, że jest ten sam schemat, że pojawiają się jakieś pod, wiecie, wielkie giganty, mutanty. Potem nagle wzywają Godzillę, bo nie wiedzą co zrobić. Godzilla najpierw tam dostaje mocno w pierdziel, potem powstaje i wszystkich zabija i fajnie. I potem idzie z powrotem spać do morza, żeby się zregenerować. I fajnie. I to jest Godzilla. Ile ja wyciągnę w tym Camarosie? O, jest ten fajny Mustang! Który to jest 65 rocznik? Zajebisty on jest. Ostatni jestem! Co za koksy! No ale na draga to nie można wziąć słabego auta, nie? To już musi być konkret. I bokiem! Oh yeah! Uwielbiam to. 9. miejsce. A tam. Fajne sobie fury wzięliście ogólnie na ten zlot. Bardzo fajnie było. Ładne zdjęcie sobie zrobiliśmy razem. Jak zwykle jest zajebiście. Zawsze wszyscy się fajnie, elegancko ustawiają. Ja nie wiem jak wy to robicie. Nie muszę jakichś tutaj zasad, są jakieś zasady niepisane na tych zlotach. Wszyscy są grzeczni. Pamiętacie zloty w GTA Online? Zawsze było tak, że ktoś granata rzucił, ktoś tam krzywo stanął, albo zamiast jakimś samochodem sportowym przyjechał jakimś tam jakąś ciężarówką albo śmigłowcem. Różnie to było, nie? Takie były zloty w GTA. No tutaj nikt granata rzucić nie może, więc jest taki automatyczny filtr do głupoty, nie? Ale jednak wszyscy się ładnie tutaj ustawiają, jakieś te furki swoje takie mają, ulubione. Ten zlot ostatni ulubionych samochodów był bardzo fajny. No bo każdy wziął jakiś tam swój ulubiony samochód i tyle, nie? Na przyszłość musimy pomyśleć o takich zlotach, że każdy będzie mógł opowiedzieć o jakimś tam takim swoim samochodzie, który lubi, nie? Więc będziemy mieli jakąś tam konfę na Discordzie i jakoś spróbujemy się dogadać. Tak żeby, no wiecie, bo teraz tak jak się spotykamy, to po prostu ja oglądam czyjeś tam samochody i mówię nazwy tych samochodów i tyle, nie? A w przyszłości to możemy zrobić tak, że nawet będą, wiecie, 3-4 osoby, ale każdy jakoś tam parę zdań opowie o swoim aucie, o jakimś tam malowaniu, o tym, co lubi w tym samochodzie. I myślę, że to będzie ciekawsze niż takie zloty, jak robimy do tej pory. Coś po prostu nowego, nie? No, ale dzisiaj też było fajnie, ostatnio było fajnie. Także zlociki są zawsze spoko, nie?